Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Galej, witam serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Normalny Kraj. Tak naprawdę to nasza pierwsza taka oficjalna konferencja prasowa. Późno to późno, ale zaczynamy naszą intensywną kampanię wyborczą właśnie dzisiaj. Szanowni Państwo, Komitet Wyborczy Normalny Kraj. Mnie znacie Państwo zapewne z Komitetu Wyborczego spoza Sitwy, również Patryka Oleńskiego i kolegów ze Sztabu Wyborczego, bo nie tak dawno, miesiąc temu walczyliśmy o lepszy Białystok tutaj w ramach właśnie spoza Sitwy. Natomiast teraz kandydujemy z Komitetu Wyborczego Normalny Kraj, dlatego że, Szanowni Państwo, tęsknimy po prostu za normalnym krajem. Tylko tutaj kwestia, jak zwykle, słownictwa. Nasza definicja normalnego kraju różni się zasadniczo od tej definicji, którą, jak widzimy, przyjmują wielkie telewizyjne i sejmowe partie. To jest inna definicja niż definicja Platformy Obywatelskiej, tego zlepka tam marszałka Hołowni czy Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, dla nas normalny kraj to kraj, w którym my, Polacy, na polskiej ziemi decydujemy o naszych sprawach. My nie pozwolimy sobie na to, i na tym polega normalność, żeby nam ktoś z dalekiej Brukseli, z Berlina czy nie wiadomo skąd mówił, jak mamy żyć, nawet w naszych najprostszych sprawach. Jak ma wyglądać nakrętka do polskiej butelki od polskiej wody mineralnej. To jest nie do pomyślenia, Szanowni Państwo. Dla nas normalność to wolność, suwerenność. Dla nas to decydowanie o własnych sprawach. Dla nas to również wolność słowa, a nie wszechstronnie narzucana tak zwana poprawność polityczna, gdzie musimy się gryźć w język, żeby nie powiedzieć za dużo, a mówimy prawdę. I nie boimy się tej prawdy i nie boimy się za nią odpowiedzialności. Mamy dość, Szanowni Państwo, narzucania Polakom decyzji sprzecznych, ewidentnie sprzecznych z polską racją stanu. A takie decyzje spotykamy w Unii Europejskiej co chwilę. Spotykamy te dyrektywy, spotykamy te narzucane rzeczy. Proszę Państwa, aby Polska była Polską, nie jest potrzebny nam żaden unijny komisarz. Są potrzebne mądre polskie rządy. Na temat naszych postulatów chciałbym poprosić o głos Patryka Oleńskiego, który kandyduje z ostatniego miejsca z listy, z miejsca numer 10. Proszę bardzo, Patryk. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Patryk Oleński, tutaj nazwisko. Jestem kandydatem jedynym w tym roku, kandydatem, który głosi poglądy libertariańskie z naszego regionu. Z naszego regionu, czyli Podlasie, Suwalszczyzna, Mazury i Warmia. Nie bez kozery dzielę te regiony na cztery kawałki, bo jedną z najważniejszych idei libertarianizmu jest to, by, podobnie jak powiedział kolega Jarosław, by każdy region mógł stanowić o sobie, by każdy mieszkaniec miał większy wpływ na to, co będzie się działo w danym regionie. Więc tym bardziej nie dopuszczamy do myśli idei, w której to Unia Europejska narzuca nam swoje regulacje. Unia Europejska nie może mieć wyższości prawa nad prawem polskim i prawo polskie powinno być też bardziej zdecentralizowane do samorządów. Jesteśmy działaczami spoza Sitwy, który pamiętacie może z wyborów samorządowych i zależy nam głównie na tym, żeby odblokować samorząd. Pozostałe postulaty. Nie zgadzamy się na dyrektywy dotyczące Zielonego Ładu, na dyrektywy budynkowe, samochodowe, Fit for 55. To jest coś, co narzuca nam kajdany. Ja jako człowiek libertarianizmu jestem uczulony, mam alergię na przymus i kiedy tylko słyszę, że ktoś mówi nam, jak mamy budować swoje budynki, ktoś mówi nam, jakimi samochodami mamy jeździć, to krew mnie zalewa. Dlatego absolutnie jesteśmy przeciwko temu i trzeba mówić o tym głośno. Kolejny postulat to jest zakaz, znaczy sprzeciw wobec przymusowego lokowania w naszym regionie imigrantów. Jako libertarianin jestem za swobodnym przepływem osób, jednak przymus to jest coś, z czym absolutnie się zgodzić nie możemy. Czemu mamy przymuszać ludzi innych narodów do tego, żeby mieszkali w naszym kraju? Jak mamy ich tutaj zatrzymywać, skoro oni chcą jechać dalej? Nie może być tak, że siłą narzucamy ludziom to, gdzie mają mieszkać. Po to wchodziliśmy do Unii, żeby przepływ ludności był swobodny i nie może być tak, że jest nam narzucane to, kto, jakie kwoty ludzi mają u nas mieszkać. To jest niestosowne, niemoralne i to jest coś, z czym zupełnie nie możemy się również zgodzić. Kolejne hasło zaczynające się od precz, czyli precz z pomysłami zastąpienia polskiej złotówki walutą euro. Generalnie widzimy trend, że odchodzi się w Unii Europejskiej od gotówki. Chcą nam po pierwsze zakazać gotówki, chcą zakazać używania narodowej waluty.
czemu nie uwolnić tego rynku? Dajmy ludziom handlować taką walutą, jaka im się żywnie podoba. Kolejny postulat. Jeśli chodzi o wydobywanie surowców, czemu jest nam zakazywane to, by wydobywać węgiel kamienny, skoro mamy nadal jeszcze bardzo bogate złoża? Nie wiem, czy zdajecie sobie Państwo sprawę, ale płacimy najwyższe ceny energii w całej Unii Europejskiej i to głównie dlatego, że mamy narzucone ograniczenia i kary za wydobywanie i korzystanie z energii elektrycznej poprzez energie cieplne bazujące na węglu kamiennym. Nie mamy możliwości, by od razu z dnia na dzień przejść na energię odnawialną. Sama skuteczność tych energii też jest wątpliwa, jeśli chodzi o koszty, zyski i straty, więc na razie jest to coś, z czym nie możemy również się zgodzić. Kolejny postulat to jest precz z polityką rolną i transportową. Nadal narzuca nam się to, w jaki sposób możemy korzystać z naszej ziemi, co możemy produkować, co możemy, jakie zwierzęta możemy hodować, jakich nie możemy hodować. Pamiętamy na pewno protesty rolników sprzed kilku miesięcy, sprzed kilku lat dotyczące zamykania branży futerkowej. To często jest powiązane z interesami zachodnich korporacji, które chcą się u nas bardziej rozpanoszyć albo przejąć rynek, w którym my jesteśmy dość mocno upozycjonowani. I najważniejszy postulat to sprzeciw wobec przywilejów dla firm zagranicznych kosztem firm polskich. Oczywiście nie jesteśmy za tym, żeby zakazać działalności zagranicznych firm w Polsce. Nie działają, tylko nie działają na sprawiedliwych zasadach, takich jak Polacy. Więc jeśli mają mieć lepsze warunki, to Polacy również powinni mieć takie same. Każdy, kto chce prowadzić biznes w Polsce, powinien mieć takie same, równe szanse. Dziękuję. Proszę Państwa, ja podsumuję od siebie. 20 lat temu, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, ta Unia Europejska wyglądała zupełnie inaczej. I Polaków zapytano, wprost zapytano w referendum. Jak wiemy, chyba prawie 80% Polaków opowiedziało się za, ale za czym się opowiedzieli? Unia Europejska, a wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza miała być, proszę Państwa, tworem, który miał nam umożliwić swobodny przepływ ludzi i swobodny handel. 20 lat temu tak było i na taką Unię prawie 80% Polaków się zgodziło. Ale w ciągu tych 20 lat doszło do tego, że powstało praktycznie super państwo. Już o to, żeby podpisywać kolejne traktaty, polskiego narodu żadne władze nie zapytały. Kolejne referendum się nie odbyło, natomiast ta wspólnota gospodarcza przerodziła się w super państwo, przerodziła się we wspólnotę polityczną, łamiąc nasz kręgosłup, łamiąc, proszę Państwa, naszą polskość, łamiąc naszą konstytucję. Ewidentnie. I tutaj należy sobie zadać pytanie, w jakim i czyim interesie to zostało zrobione? Proszę Państwa, Niemcy. Niemcy są krajem, który tym wszystkim trzęsie i rządzi. Ja Państwu przypomnę trochę historii, zwłaszcza naszym tam najmłodszym, którzy tą historię powinni znać, ale może znają trochę przeinaczoną. To Niemcy uczestniczyły w trzech rozbiorach Polski. To Niemcy i nie żadni naziści rozpętali, Szanowni Państwo, dwie wojny światowe. To Niemcy dwie wojny światowe przegrały. To Niemcy do dzisiaj nie podpisały traktatu pokojowego z Polską. Proszę Państwa, formalnie jesteśmy w stanie wojny z Polską. Dlaczego traktat pokojowy po II wojnie światowej nie został podpisany? Otóż dlatego i tylko i wyłącznie dlatego, że otworzyłby drogę do dochodzenia do reparacji, do naprawienia szkód, do zadośćuczynienia milionom polskich ofiar, które zginęły pod niemieckimi bombami w obozach koncentracyjnych i tak dalej. To Niemcy znowu w 1939 roku, proszę Państwa, paktem Ribbentrop-Mołotow przyczyniły się do utraty części, ogromnej części Polski, polskich kresów, części województwa podlaskiego. To Niemcy, proszę Państwa, teraz trzęsą Europą. To Niemcy, kiedy my trafiliśmy w łańcuchy sowieckie, u Niemcy korzystali, i to jest paradoks, Niemcy korzystali, proszę Państwa, z pieniędzy amerykańskich w ramach planu Marshalla. Kiedy my mieliśmy jeść, proszę Państwa, ocet. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy na półkach był ocet i tym mieliśmy się żywić. Niemcy rozwijały swoją gospodarkę. Niemcy wyciągają wnioski z historii, proszę Państwa. Niemcy wiedzą, że nie potrzeba już czołgów, bomb, karabinów maszynowych. Wystarczy ta tak zwana demokracja unijna. I Niemcy to robią na naszym karku. Ale my nie uczymy się z tej historii. Dlatego 9 czerwca, proszę Państwa, zagłosujcie na ludzi, którzy nie mają skłonności do padania na kolana przed nikim, a zwłaszcza przed Niemcami. To wszystko, bardzo Państwu dziękuję. Chyba że są jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem.
Jacek, nie ma żadnych pytań? Wcześniej było spoza sitwy, teraz widzę, że spoza sitwy jest takim małym hasełkiem, tylko przypiętym do normalnego kraju. Dlaczego taka zmiana? Dlatego, że siłą rzeczy, no... Poszliśmy z Komitetem Wyborczym Normalny Kraj, aby mieć możliwość zarejestrowania list wyborczych, przynajmniej w kilku okręgach. Udało się to zarejestrować Komitet Normalny Kraj, niestety tylko w 5 okręgach. Zabrakło podpisów w 2 okręgach, w 1 okręgu tylko 300 podpisów, szanowni państwo. Nie wiem, jak to czytać, jak to rozumieć. W każdym z okręgów oddaliśmy grubo ponad 14 tysięcy, w jednym, przy wymaganych 10, w 1 okręgu zabrakło dosłownie 300 podpisów według biura wyborczego. Nie było już czasu na to, żeby te podpisy dozbierać, aby te podpisy dowieść. Dlatego Komitet Normalny Kraj nie jest komitetem ogólnokrajowym, tylko jest komitetem zarejestrowanym w 5 okręgach, także w 3, obejmującym województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. To jest takie sugerujące, że sitwę mamy też w Unii Europejskiej. Proszę państwa, jeżeli gdziekolwiek mamy sitwę, to oczywiście w Unii Europejskiej przede wszystkim. Ja tutaj wyraźnie powiedziałem, kto tym rządzi, kto tym trzęsie. Niemcy, jeżeli państwo widzieliście nasz spot wyborczy, a on tutaj jest i w radiu Białystok, i w telewizji Białystok w ramach tych spotów przynależnych komitetom wyborczym, usłyszelibyście państwo, jak wygląda konkurencja zachodnich korporacji z polskimi rodzinnymi firmami. Na prostym przykładzie, bardzo popularnego zielonego sklepu, którego firma, właściciel tej firmy, tego sklepu, tysięcy tych sklepów w Polsce jest w Luksemburgu. I jak wygląda dzisiaj sytuacja polskiego małego przedsiębiorcy, rodzinnego handlowca? Jak wygląda sytuacja producenta wody mineralnej w Polsce, nalewanej w Polsce, wydobywanej w Polsce, ale zarządzanej z Paryża? I jak wygląda sytuacja producenta wody mineralnej z niewielkiej miejscowości 40 km od Białegostoku? Nie zgadzamy się na to, szanowni państwo, żebyśmy byli pod nóżkiem jakichś zachodnich interesów, żebyśmy padali na kolana. Następnym razem przyjdziemy tu z klęcznikiem i pokażemy ten symbol, bo oni wszyscy klęczą od 20 lat. I nieważne, czy PiS, czy PO, jak mawia klasyk PiS-PO, jedno zło, tam do nich dołączają oczywiście różnego rodzaju przystawki, desery, aperitify i tego typu tam wynalazki. Czy ktoś będzie zaproszony do tego klęcznika? Myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie ten klęcznik porąbać tutaj oficjalnie, żeby, na znak protestu. A myślę, że oni tam w Brukseli kombinują, kogo kolejnego na ten klęcznik tutaj postawić, posadzić. Dziękuję. Ja mam pytanie, czemu tak późno zaczęliście kampanię wyborczą? Zaczęliśmy kampanię wyborczą, bo oni mają władzę, media i pieniądze, a my nie mamy nic z tych rzeczy, poza przychylnością mediów, które mam nadzieję do końca kampanii będą nam towarzyszyć. Proszę państwa, to jest kampania wyborcza, oni twierdzą, że jedna z najważniejszych, ale ja to słyszę przy każdych wyborach. Nie, to nie jest żadna ważna kampania. Karty są rozdane, oni tak twierdzą. Wiecie państwo, jaki jest wybór? Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale wybór jest taki, czy 2 z PiS-u, 1 z PO, czy 2 z PO i 1 z PiS-u. Cóż to za ważne wybory. Gdybym nie kandydował, wyjechałbym sobie nad jezioro w tą niedzielę. Wszyscy namawiają, idźmy i kandydujmy, idźmy, przepraszam, i głosujmy, idźmy i głosujmy. Tak naprawdę, proszę państwa, po co? Proszę spojrzeć, na tamtym budynku wisi baner. Ten baner, mogę się założyć, kosztował 30 razy tyle, niż nasza cała kampania wyborcza przewidziana na kolejne 5 dni. Może startujesz dlatego, bo nie miałeś na kogo głosować po prostu. Startuję dlatego, że nie miałem na kogo głosować. Tak, coś w tym jest. Coś w tym jest. Szanowni państwo, no, gdzie mamy wybierać, skoro 20 lat historii pokazało nam, że każde uniżenie tam idzie. Nie jesteś wyborcą PiS-u, nie jesteś wyborcą Platformy. Ja państwu coś powiem, nie jestem wyborcą PiS-u, nie jestem wyborcą Platformy. W moich oczach i według mnie oni walczą o pieniądze, oni walczą o uposażenia, oni walczą o diety. Jest jeden kandydat z jedynki, który walczy jeszcze o immunitet, bo tam za nim chodzi prokurator i to dosyć grubo. Czyli immunitety i kasa, immunitety i kasa. O to im chodzi, szanowni państwo, i nie oszukujmy się. Taka jest prawda o wyborach, nie tylko europejskich, nie tylko w Polsce, ale pewnie w całej Europie. Dlatego tu jeszcze... Mówi się w Polsce jeszcze do tego właśnie wątku. Mówi się w Polsce o tym polexicie, tak? Jeżeli chodzi o to, że chcemy wyjść z Europy, jest już dużo chętnych ku temu, żeby wspierać to. I ten polexit, czy to nie jest...
Właśnie, czy ten tak. Polexit, czy ten Polexit właśnie w waszym mniemaniu jest prawidłowy czy nieprawidłowy? Co w tej Unii? Ja mogę mówić oczywiście za siebie, dlatego że tak jak napisałem tutaj na tych swoich materiałach wyborczych, pierwszy wybór wolnych ludzi. Natomiast moje zdanie jest takie, jeżeli Unia Europejska miałaby wrócić do takich porządnych, solidnych i wartościowych traktatów, które na przykład otwierają nam możliwość podróżowania, jak Pakt Schengen, i miałyby wrócić do zasad europejskiej wspólnoty gospodarczej, nie mam nic przeciwko wolnemu handlowi w Europie. Nie mam też nic przeciwko wolnemu handlowi ze Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem, Kanadą, generalnie naftą. Nie mam nic generalnie przeciwko wolnemu handlowi. Wszystko, co ułatwia handel, jest korzystne dla gospodarki, bo to uruchamia konkurencję. Szanowni Państwo, jeżeli mamy politycznie bawić się w jakieś przepychanki z Niemcami, Węgrami, Rumunami, nie wiem, Grekami, to nie, oni mają swoje kraje, my mamy swoje. Jeżeli Unii Europejskiej nie uda się przywrócić na właściwe tory, uważam, że należy z niej wystąpić. Dlatego też chciałem podkreślić, żebyśmy nie dali się zmanipulować temu przekazowi największych partii, że to właśnie, te wybory są najważniejsze. Wcale nie, nie są najważniejsze, dlatego to jest dobry moment na to, żeby zagłosować nawet na mniejsze komitety. Jest ich kilka. Oczywiście ja najbardziej polecam nasz, bo najbardziej nam ufam, tak naprawdę, i dlatego polecam nasz głównie, ale pamiętajmy o tym, że te wybory to jest taki sondaż poglądów opinii publicznej. To, na kogo kto zagłosuje, ma mało do rzeczy później w realizacji przy zmianie prawa europejskiego. Kierunek jest cały czas coraz bardziej postępowy, czyli zupełnie nie taki, z jakim my się zgadzamy, więc moim zdaniem nie ma sensu głosować na te duże partie właśnie. Szanowni Państwo, i ostatnie zdanie. Nie dajmy się, tak jak powiedział Patryk, złudzić. Nie dajmy się po raz kolejny okłamać i oszukać. Pamiętacie Państwo posła biegającego po granicy? Dzisiaj ten poseł mówi, że on jest za ochroną granicy. Pamiętacie Państwo głosowanie na temat budowy pisowskiego projektu budowy zapory muru na granicy? Wszyscy głosowali z tamtej strony, wszyscy głosowali przeciw, a teraz nagle wszyscy chcą za i mówią, że ten mur trzeba jeszcze rozbudować, powiększyć. Chcą mieć, nie wiem, ten mur już ze 4 metry w górę pociągnąć jeszcze prawdopodobnie. Pamiętacie Państwo, jak PiS puszczał swoje spoty wyborcze w telewizji i płatne, i bezpłatne, i wszelakie różne, że Nowy Ład, Zielony Ład jest szansą dla polskiego rolnictwa. Teraz wszyscy się odcinają. Pamiętacie Państwo Hołownię, który mówił, tak, z gotówką należy skończyć jak najszybciej. Należy najpierw wprowadzić euro, a potem pieniądz elektroniczny. No teraz zmienia zdanie, proszę Państwa, ale on to zdanie znowu zmieni. Oni to zdanie znowu zmienią, nawet Wam powiem dokładnie kiedy. Szanowni Państwo, 9 czerwca po godzinie 21. Znowu wróci stare, dobre PO, znowu wróci stary, dobry PiS ze swoimi pomysłami i znowu wróci Hołownia, który powie, że możemy płacić okiem, nie wiem, odciskiem palca, nie wiem, kciukiem czy czymkolwiek, ale na pewno nie polskim złotem. Rozpadało się, ale na koniec. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję. Zapraszam do urn, ale pod warunkiem, że będziecie głosowali na listę numer 8.